Nowa próba przemodelowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zmiany częściowo mają odbyć się za pomocą uchwał z naruszeniem konstytucji. Wczoraj debatowano na temat Krajowej Rady Sądownictwa. W skład Krajowej Rady Sądownictwa wchodzi 25 osób, w tym 15 członków wybranych spośród sędziów. Od 2017 roku wybór tych 15 członków spoczywa na sejmie. Rząd Donalda Tuska chce, by wrócić do starej zasady. O wyborze tych 15 osób zadecydują sami sędziowie w wyborach bezpośrednich i tajnych. To, co budzi największe wątpliwości i powoduje, że ta ustawa jest bardzo kontrowersyjna, to fakt, że sędziowie powołani po roku. 2018, a mówimy o kilku tysiącach sędziów, nie mogą zostać wybrani w skład Krajowej Rady, nie będą mogli być wybrani w skład Krajowej Rady Sądowictwa. Nie ma do tego żadnego uzasadnienia. Jest to nieuprawnione absolutnie różnicowanie sędziów. Takich przepisów nie stosowano dotąd nawet wobec sędziów, którzy skazywali działaczy antykomunistycznych w stanie wojennym na zlecenie władzy ludowej. Argumentem za pozostawieniem dotychczasowego sposobu Wyboru sędziów jest jego przejrzystość dzięki internetowym transmisjom. Same konkurs, odpowiedzi na pytania merytoryczne, zaprezentowanie się kandydatów jest absolutnie sprawą w tej chwili transparentną. Wcześniej tego nie było. Te środowiska prawnicze, które sprzyjają obecnie rządzącym, mają także inne postulaty dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, jak te mówiące o niejako cofnięciu wszystkich awansów do roku 2018 i rozpisaniu nowych konkursów. 3000 sędziów w ten sposób i podważenie milionów orzeczeń. O, i to jest klucz do kolejnego pytania. Co z orzeczeniami? Panie redaktorze, tego typu pomysły, aż dziwne, że pochodzą ze środowiska sędziowskiego, ponieważ poziom chaosu, który by to wywołało i niezwykle negatywnych konsekwencji dla obywateli. Wymiar sprawiedliwości nie jest samotną wyspą i gwarancje sędziowskie, które mamy, to nie, nie chodzi tutaj o dobrostan i panów sędziów, tylko te wszelkie gwarancje mają się przekładać na załatwianie spraw głównie oczywiście obywateli cywilnych, karnych, administracyjnych, tych, które, które każdy z nas w sądach, w sądach na różnych etapach życia ma. 26 marca ma odbyć się wysłuchanie publiczne projektu nowelizacji ustawy o KRS.